Uszanowanko z tej strony Vlad, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim filmiku organizacyjnym. Mam parę spraw, o których chciałem z wami pogadać, no i stwierdziłem, że najlepiej będzie nagrać właśnie osobny filmik, tak, żeby nie zaśmiecać jakiejś serii, na przykład Kabelka, bo w sumie Kabelka najwięcej moich stałych widzów ogląda. W każdym bądź razie, może przejdę już do pierwszego tematu. Jak zauważyliście, zapewne miałem ostatnio taką dosyć, znaczy czy długą, no taką przerwę w wstawianiu filmików na YouTube'a. Było to po części spowodowane problemami z routerem, które trwały jakieś 2-3 dni. Nie pamiętam dokładnie, ja mam teraz ferie. A druga sprawa wiąże się z tym, że no właśnie, mam ferie, no i chciałem je wykorzystać w taki sposób, jakby to powiedzieć, bardziej społeczny, gdzieś wyjść, coś ze sobą zrobić, w końcu nie samym komputerem człowiek żyje, nie samym kablusiem, chociaż to może być zaskoczenie. W każdym razie, no, chciałem trochę zadbać o moje życie towarzyskie, było bardzo fajnie i tak dalej, ale stwierdziłem, że wypadałoby jakieś wyjaśnienia w waszym kierunku, dlaczego nic się nie działo ostatnio na kanale. No i oto są wyjaśnienia. Następny kabelek jest już właściwie na kanale, jest wrzucony. Czeka tylko sobie do soboty, aż go po prostu upublicznią. No dobra. No to te nieprzyjemne rzeczy już zakończyliśmy. Przejdźmy teraz do tego, co YouTuberzy lubią najbardziej. Moi drodzy, mój kanał prosperuje już dosyć długo. Gdzieś będzie chyba koło roku. Tak, takiej zorganizowanej pracy to będzie gdzieś koło roku. No i przychodzi ten wielki moment w karierze. Karierze, Boże, jakie poważne słowo. Karierze YouTubera, kiedy osiąga się pewien pułap tych 100 subów. Matko, nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to jara, jak to się tak dzisiaj mówi. Naprawdę, 100 subów to jest już coś, to jest takie, no, mam jakichś widzów. Znaczy, ja wiem, że ich mam, tylko, no wiecie, o co chodzi. Ludzie bardzo lubią cyferki, literki i w ogóle. W każdym bądź razie, to jest taka jedna możliwość, że tak powiem, w życiu, w karierze, no chyba, żebym założył inny kanał. Mniejsza z tym. W każdym razie jest to taka niepowtarzalna okazja i z powodu tych 100 subów wpadłem na pomysł, że może coś podziałamy, w sensie... No może tak, zaproponuję najpierw swoje pomysły i pogadanki, a na końcu zapytam was o wasze zdanie. Chodzi mi... Może tak. Pierwszy mój pomysł, a właściwie to nie mój pomysł, tylko Pinroza, ponieważ on oglądał filmiki dotyczące tabletu, na którym testowałem gry Kino Intellect X2 HD, i zauważył, że moja twarz mocno odbija się w ekranie i zaproponował, że w sumie mógłbym już nagrywać z twarzą jak na przykład Enter. Podoba mi się w sumie ten pomysł, chociaż już mówię, że moja kamerka nie jest wysokich lotów, no ale to chyba nie o to chodzi. Zresztą i tak to by było gdzieś w rogu ekranu pomniejszone, więc... A no, nie oglądacie filmików dla mnie, tylko dla gry, więc no, myślę, że by nawet wyszło. Ja w sumie nie mam żadnego zahamowania przed tym. Jeżeli natomiast wam się ten pomysł podoba, to dajcie znać. Prawdopodobnie z okazji 100 subów, jak będę miał już te równe 100 subów, nagram jeszcze jeden odcinek, na którym ujawnię moją twarz niczym Batman. A, nie, Batman chyba tylko w grze ujawnił. Tak, Batman tylko w grze ujawnił twarz i to było opcjonalne. No, mniejsza z tym. W każdym razie, no, jeżeli jesteście za tym, żebym nagrywał tutaj z moją gębą w rogu ekranu, to dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno posłucham waszych rad, no bo w końcu robię to po części dla siebie, a po części dla was, no bo ten kanał nie miałby sensu, gdyby nikt mnie nie oglądał, tak?
No dobra. Kolejna sprawa odnośnie tych 100 subów to pomysł, który wpadł mi, chyba mi, tak, to był chyba mój pomysł, na streamie Entera. Enter akurat nagrywał chyba po Gromce Pustki 2 i Pinros chciał, żebym zaśpiewał. Więc stwierdziłem, że razem z Enterem, z okazji moich 100 subów, Boże, to brzmi jak urodziny, które zresztą też są swoją drogą bardzo blisko. W każdym razie z okazji 100 subów nagrałbym z Enterem specjalnego streama, na którym on by coś tam ogrywał. Ja bym się gdzieś tam w tle też powygłupiał, zaśpiewał to, co chciał Pinros. No bo tak, bo z okazji 100 subów można z siebie zrobić już durnia. I tak, i moglibyście się pośmiać i wszyscy byliby szczęśliwi. To jest taki kolejny pomysł odnośnie tych 100 subów. Mam nadzieję, że Enter się zgodzi na to, że się jakoś zgadamy. Tam on raczej był pozytywnie nastawiony na ten mój pomysł, no ale na razie jeszcze nie omówiliśmy szczegółów. Co dalej, co dalej, co dalej? Aha, odnośnie tych streamów. Jak na razie streamy to jest bardziej domena Entera. Ja tam nie chcę się pakować w jego rzeczy, że tak powiem, w jego dziedziny, bo no, mam wrażenie, że to by było jakieś takie... A wiecie pewnie, o co mi chodzi. W każdym razie pojawiły się pomysły. Nawet sam Enter w sumie mi zaproponował, żebym nagrał jakiegoś streama, czy od czasu do czasu coś pokazał. Ja jak na razie jestem co do tego pomysłu sceptyczny, ze względu na to, że mówię, to jest działka Entera i nie chcę się tam wpychać z butami. Natomiast jeżeli Enter nie miałby nic przeciwko i wy chcielibyście to oglądać, w sensie znaleźlibyśmy jakiś taki temat tych streamów, które podobałyby się i wam, i mi, i jakbym się też nauczył robić te streamy, ale to z Enterem pogadam, to moglibyśmy coś takiego wprowadzić od czasu do czasu. Ja niestety tak w trakcie roku szkolnego jestem dosyć zajętym człowiekiem. Oceny cisnę, oceny szkołę, jestem humanem na matwizie. Ciężkie jest życie. W każdym razie raz na jakiś czas, z okazji jakiegoś wolnego, mógłby się pojawić jakiś stream. No ale to mówię, to jest już taka koncepcja nawet bardziej odległa niż to pokazywanie twarzy. No tak, po streamie mam tutaj na swoich notatkach, że planuję rozpocząć pierwszą serię AAA. W sensie takiej pełnoprawnej gry, pełnoprawnego produktu i... Nie dość, że sam wpadłem na taki pomysł, to jeszcze właśnie wy, a przynajmniej część z was, sugerowaliście mi, żebym zagrał właśnie w tę grę, w Gothica. Taki mam pomysł, że pierwszą moją serią z jakiejś większej gry byłby Gothic, ponieważ dosyć dobrze go znam, nie lamiłbym i no, może ktoś by się czegoś nowego dowiedział, a przy okazji... Pokonalibyśmy śniącego i zniszczyli barierę. Ja się zawsze przy Gothicu, przy pierwszej części świetnie bawię, więc dla mnie pomysł jest bomba. Jak dla was, to napiszcie w komentarzach. No i tyle, jeżeli chodzi o Gothica. Co po kabelku? Co mam nagrywać po kabelku? Bo tutaj jest trochę bida. Nie mam pomysłu na żadną taką grę, która... W sumie, która fajnie by się nagrywała. No chyba, że mam nagrywać już kabelka 4. Ja wiem, że kabelek 3 jeszcze długo, dużo czasu zostało do ukończenia tej gry, natomiast no, próbuję sobie jakoś rozplanować, co dalej. Bo jeżeli skończę kabelka i zacznę Gothica, to planuję zrobić tak, że wtedy będzie jeden odcinek w tygodniu z RM-ówki i jeden z Gothica. No i tam jeden w czwartek z technicznych rzeczy, z tabletów, telefonów i tak dalej. W razie, tak jak mówiłem na forum, w razie gdybym nie miał nic technicznego do pokazania, no to w czwartek pojawia się jeszcze jeden dodatkowy filmik z kabelkiem. Ale no właśnie, co po kabelku? Już zadawałem to pytanie, powtarzam się, wiem, to jest takie
Takie coś, no dość charakterystyczne dla mnie. Zastanawiałem się, co by tutaj nagrać, ale nic konkretnego nie przyszło mi do głowy, a nie chcę też tak bardzo trochę. Nie chcę być wtórny, nie chcę nagrywać czegoś, co możecie zobaczyć u innych. Znaczy, może mógłbym nagrać, tylko to musi być coś, co wy chcecie zobaczyć, dlatego że ja mam dość specyficzny gust co do remówek i nie wszystkie serie, które ja nagrałem, były, że tak powiem, dla was interesujące, także no, czekam na wasze pomysły, komentarze. No i teraz taka prośba do was, dlatego że Kinross podsunął pomysł, żebym zrobił jakieś intro do kanału, tylko że jest pewien problem, ponieważ moje umiejętności montowania filmików i tego typu rzeczy sprowadzają się tylko do wrzucenia do Vegasa dźwięku osobno nagranego właśnie mikrofonu, dźwięku i wideo z gry. I to wszystko, co potrafię. Znaczy, przynajmniej tam coś tam niby więcej umiem, ale no, nic takiego, żeby to powiedzieć, wystrzałowego. Więc jeżeli ktoś, jakiś człowiek dobrej woli, chciałby mi pomóc i wykonać dla mnie intro, no to byłbym bardzo wdzięczny i na pewno nie zapomnę, jakoś się postaram odwdzięczyć, bo no, nie chciałbym wyjść na takiego darmozjada. No dobra, więc gdyby ktoś chciał, miał jakiś pomysł, no to napisz do mnie w komentarzu, nie wiem, na forum. Gdzie tamkolwiek będziesz chciał, chyba w informacjach nawet poddałem jakieś dane kontaktowe. Mój mail też jest, ale w razie czego jeszcze dam w opisie filmiku. Z góry dziękuję wszystkim, którzy będą chcieli mi pomóc. Na koniec zostawiłem oczywistą oczywistość, czyli czy macie jakieś pomysły, rady dla mnie? Coś, co mogłoby sprawić, że ten kanał byłby jednocześnie bardziej atrakcyjny dla mnie i dla was, no bo jestem człowiekiem, ja mam jakieś tam swoje wizje, na przykład to, że nie planuję, jak to jest dość popularne, drzeć mordy do YouTube'a, żeby. No. Tak, pozostawię ten. No, wy wiecie, o co mi chodzi. Nie planuję drzeć mordy bez powodu, żeby, nie wiem, niewyżyte osoby. Pomińmy ten temat. W każdym razie. Czy macie coś takiego, co by sprawiło, że ten kanał byłby fajniejszy dla was? Jeżeli tak, dajcie mi po prostu. Znowu to mówię, no ale muszę. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie posłucham waszych rad, poczytam je. I jeżeli znajdę takie. Znaczy, jeżeli znajdę, na pewno znajdę coś fajnego. Ale no, tak jak mówię. Próbuję utrzymać ten kanał w zgodzie z moją wizją. Ja jestem dosyć spokojnym człowiekiem, no i trochę średnio mi wychodzi takie udawanie kogoś, kim nie jestem, więc ten kanał jest taki, jaki jest. Można coś z nim zmienić, ale no nie zmienicie mnie. No, sorry, tak bywa. No dobra, to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Jest mi, jeszcze korzystając z okazji, na pewno zrobię to jeszcze na odcinku na 100 subów. Chciałem wam wszystkim bardzo podziękować za wsparcie. 89 subów z tego, co widzę w tym momencie. Wiem, że to są tylko cyferki, to brzmi trochę jak gadanie takiego typowego youtubera, który, nie wiem, zarabia czy coś. Mi chodzi przede wszystkim o tą wdzięczność. Jestem człowiekiem, który widzi, który jak widzi, że to co robi podoba się i ma jakiś oddźwięk, jakieś echo jest po tym, to naprawdę miło mi się robi na serduszku i mam takiego powera, żeby nagrywać jeszcze raz. Nie zamierzam włączać żadnych reklam czy zarabiać na tym kanale. To jest czysto moje hobby, robię to dla siebie i dla was. Mam nadzieję, że odbieracie to tak samo jak ja, że to jest po prostu dobra zabawa. Ja się świetnie bawię, bardzo
pomysł z założeniem kanału był po prostu trafiony w dziesiątkę, i chociaż były różne przerwy, różne ekscesy związane z tym kanałem, to mimo wszystko dotarliśmy do tego momentu, kiedy mniej więcej wszystko się ustatkowało, mamy jakiś stabilny plan. To jest piękne, podoba mi się to. No i jest mi bardzo miło, że mam jakichś widzów. To no po prostu nie da się nie zauważyć, że stale ktoś pisze w komentarzach pod moimi filmikami. Jest, no po prostu powtarzają się te niki, i wszystkim osobom, które mnie wspierają, które zostawiają jakąś obecność, może jakieś rady, jakąś krytykę konstruktywną, cokolwiek. Jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny, bo tak naprawdę 50%, jeżeli nie mniej, roboty, jeżeli chodzi o ten kanał, to jest mój wkład, a reszta życia tego kanału to jesteście wy. To dzięki wam on prosperuje i to dzięki wam ja nabieram ochoty do tego, żeby coś robić, coś tworzyć. No, to będzie chyba tyle. Zastanawiam się jeszcze nad wprowadzeniem serii z takich tutoriali odnośnie RPG Makera, natomiast nie wiem, czy jest sens. No to posłucham waszego głosu, rozsądku, bo wy na pewno będziecie go mieli więcej niż ja, bo ja jestem taki trochę. Mniejsza o to, bo zaczynam pleść głupoty. W każdym razie to chyba już wszystko. Będę się z wami żegnał. Jeszcze raz bardzo wam za wszystko dziękuję, za wsparcie i tak dalej. No, powtarzam się, no ale taka już moja natura. Oglądacie mnie do teraz, więc chyba zaakceptowaliście to. Jest okej. No dobra. A więc co? Z tej strony mówił Vlad. No i hejo, do zobaczenia.